Przechodzimy do punktu czwartego, czyli dyskusja w punkcie informacja o działalności Centrum Kultury w Lublinie. Otrzymaliście Państwo tę prezentację, którą ostatnio mieliśmy przyjemność wysłuchać podczas naszej wizyty w Centrum Kultury. Czy ze strony Państwa radnych są jakieś pytania dotyczące tej prezentacji, tego punktu samej działalności Centrum Kultury? Widzę Pani Przewodnicząca Mach i Pan Przewodniczący Jurkowski. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o prezentację, to była ona bardzo, bardzo interesująca i rzeczywiście za pomocą obejrzenia tych i występu informacji pracowników mogliśmy bliżej poznać pracę Centrum Kultury, za co dziękuję bardzo, myślę, że my wszyscy. Niemniej jednak jest to placówka, która jest jedną z największych. Ja mam kilka pytań. Pytanie pierwsze, był prowadzony audyt, czy są wyniki audytu, jeżeli, to ja już mówiłam, prosiłam, żeby na mojej stronie przesłać na moją stronę. Pytanie drugie, pan dyrektor zapewne pamięta cały kształt budżetu tej placówki. Następne pytanie, liczba pracowników w przeliczeniu na etaty pełne i liczba pracowników w ogóle, bo to jest różnica, a szczególnie w tych placówkach. Ja pamiętam analizy sprawozdania z budżetu minionego roku i wcześniej i w tej placówce były sytuacje, które wtedy w mojej ocenie wymagały wyjaśnień, bo dość spore sumy, to były wydatki takie jak honoraria, nie tylko. Biorąc pod uwagę miniony rok, ten rok, przepraszam, bo miniony już oceniliśmy, w sytuacji COVID-u wiele imprez nie mogło się odbyć, a jeśli, to one były w okrojonym zakresie, mówiąc kolokwialnie. Niemniej jednak odbywały się, bo byłam również na spotkaniach, gdzie przedstawiano nam projekty realizowane z funduszy wspieranych przez Ministerstwo i nie było. Ja cię nie słyszę. Było mikrofon. Nie wiem, w którym momencie. Jest. Tak, w którym momencie byłam słabość mieszana. I sprawa następna. Panie dyrektorze, czy mam rację? Ja pomimo wieku, którego nie podkreślam, ale zawsze starałam się i nadal się staram uczestniczyć w miarę możliwości w imprezach organizowanych przez jednostki kultury. Ja do dzisiaj mam zdjęcia w tym aparacie, gdzie moje wnuki, małe dzieci, dzisiaj to są już prawie dorosłe, 18 rok, jeden, drugi, robiłam im zdjęcia skórą. Jarmark, wiemy jak pięknie wyglądał. Wiem, że teraz część tych zadań nie należy do pana, dlatego też chciałabym mieć jasność, jak wygląda dokładnie ta sytuacja. Gdzie jest ta kura? Co się z nią dzieje? Bo muszę przyznać, to nie tylko moja opinia, ale wielu, że w tym roku Jarmark Jagielloński był bardzo, bardzo skromny. W porównaniu z innymi imprezami nie widzę wyjaśnienia i myślę, że po spotkaniach pozostałych dyrektorów placówek taką odpowiedź otrzymam. Na razie tyle, dziękuję bardzo. A budżet cały, to już pytałam, prawda, warto swojego budżetu. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczący Lukowski jeszcze. Chciałbym podziękować pani Jadwidze, bo wyczerpała systemy się, które nie ma. Zacznę od kury i od jarmarku. Tak, byłem współautorem kiedyś Jarmarka Wielońskiego i sam wsadziłem tą kurę na kół, na koła wsadziłem, żeby jeździła i tak dalej. Tylko w pewnym momencie Centrum Kultury podzieliło się na dwie instytucje, na Centrum Kultury i Warsztaty Kultury i w tej chwili i jarmarkiem, i kurą zarządzają Warsztaty Kultury Grzegorz Rzepecki. Także nie jestem w stanie panu powiedzieć. Ja wiem, gdzie ona stoi, ale to nie jest... Ale panie dyrektorze, to nie
nie jest tajemnica, która nie jest prywatną własnością, proszę powiedzieć. Chyba stoi na popiełuszki, z tego co wiem, w takim baraku obok Galerii. Ale to nie jest nasza własność, to nie jest własność centrum. Złote jaja. To warsztatów kultury, to proszę tak mówić. Ale jest to gminny podmiot, wyprzedny. Ale nie chcę w imieniu warsztatów czy Grzegorza się o tym że opowiadać. Audyt mamy w tej chwili, audyt danych i bezpieczeństwa informacji trwa. Jeszcze nie dostaliśmy raportu. Nie jesteśmy w trakcie audytu od pani Moro, czy tego wydziału i audytu. Za chwilę będziemy się o niego sami zgłaszali, żeby zrobić audyt, że tak powiem, zamknięcia 30 lat zarządzania centrum przez dyrektora Szpetka. I takie audyt otwarte, żebyśmy zobaczyli, co jest w tej chwili przy różnych zmianach przepisów dobre, a co złe. Także tego audytu, takiego z Wydziału Audytu i Kontroli nie mamy. Byli u nas Państwo wczoraj wizytowani Państwo radni z Komisji Rewizyjnej. I tutaj jesteśmy właśnie w trakcie realizacji takiej rzeczy, o którą też Pani pyta, czyli w instytucjach kultury są wydawane honoraria i również w ramach tych honorariów są honoraria dla pracowników. Taki przykład występuje w Centrum Kultury, taki przykład występuje w wielu instytucjach kultury w tym kraju i w Lublinie również. I już tłumaczę. To są dwa rodzaje honorariów dla pracowników. One mniej więcej od 2014 roku są mniej więcej na tym samym poziomie i one się niewiele różnią w skali całego roku od tych 6-7 lat. To są honorary związane z tym, że mamy pracowników artystycznych. Jak Państwo wiedzą, pracownik artystyczny działający w teatrze czy w filharmonii ma podstawową pensję i za każdym razem, jak wychodzi na scenę, ma dokładane za występ artystyczny. Tak jest w filharmoniach, tak jest w teatrach. I my, taka procedura została zachowana również w Centrum Kultury, że pracownik artystyczny siedzi, aktor na etacie, prowadzi warsztaty, przygotowuje się do roli, ale jak gra, dostaje dodatkowe środki i to jest norma ogólnopolska, która funkcjonuje. Nie dopisujemy tego do etatu na stałe, nie zwiększamy im etatów, oni mają podstawowe etaty, dlatego że nie wiemy, ile dany aktor zagra w ciągu roku, 50 razy czy 5 razy, dlatego wolimy to regulować umowami o dzieło. Druga kategoria tych honorariów to są umowy również zlecenia, które wynikają z realizacji różnych zewnętrznych projektów. To są projekty, które mamy na przykład zadania zlecone, czy bierzemy do obsługi, czy robimy usługi promocyjne, czy usługi imprezowe. I wtedy, jeżeli to są pieniądze, środki pochodzące spoza budżetu, spoza dotacji gminy, staramy się w pierwszej kolejności zatrudnić naszych pracowników poza godzinami pracy, poza etatem, żeby oni mogli sobie dorobić do pensji. W drugiej kolejności, jeżeli to nie wystarczy, zatrudniamy firmy zewnętrzne, które do takich imprez są niezwykle potrzebne. Większość tych środków, o których Pani pytała, pochodzą z dotacji zewnętrznych, z usług i z naszych przychodów i pozyskanych grantów. Mamy tego strasznie, mieliśmy tego w latach strasznie dużo. W tym roku na przykład mamy taką sytuację, że mamy ten projekt Przestrzenie Sztuki, w którym jest jasno umówione z jednym instytutem ministerialnym i z drugim instytutem, że za obsługę techniczną, za koordynację, za pracę promocyjną pracownicy mogą otrzymywać dodatkowe środki, bo to jest dodatkowe zlecenie. My w ramach tych projektów nie realizujemy tylko programu dotyczącego centrum, czy też nawet miasta, robimy również wydarzenia w województwie, czy w regionie, czy angażujemy inne podmioty, bo taki to jest projekt ministerialny i wtedy taka jest u nas zasada przyjęta, że jest podstawowa pensja i pracownicy techniczni, koordynujący, promocyjni mogą zyskiwać dodatkowe środki. Moglibyśmy, droga Pani, to zlecić firmom zewnętrznym, ale w pierwszej kolejności wolimy, żeby nasi pracownicy mogli poza godzinami pracy do tej podstawowej pensji dorobić i zlecać to firmom komercyjnym, dodatkowo płacić VAT, dodatkowe środki. To byłoby być może łatwiejsze, ale dużo droższe na pewno. A tak to te środki pracują jakby w Lublinie w ramach pracowniczych usług, które jeszcze raz podkreślę, są poza godzinami pracy, przy każdym takim zleceniu jest podpisana umowa, są wyliczone te godziny, to są tak prace w weekendy i tak dalej. No, byli Państwo też świadkami takich rzeczy
jak mieliśmy pikniki teatralne, czy też pikniki Drogi Wolności, które były w 2018 roku, pozyskaliśmy duże środki w postaci 1 000 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na cykl działań dotyczących właśnie stulecia wolności w Polsce. I jednym z tych takich działań były na przykład pikniki, które Państwo, na niektórych Państwo byli, one się działy w weekendy na dzielnicach. I tam pracownicy pracowali, ponieważ to były środki zewnętrzne marszałkowskie, nie podmiotowe, miejskie. Mogli sobie, jak powiem, na umowę zlecenie poza godzinę pracownikiem dorobić. To jest taki przykład jakby żywy, w którym też Państwo uczestniczyli. Wysokość honorariów w pandemii, Pan pyta, tak? One, czy w pandemii, one honorary, jeżeli chodzi w ogóle. Cała wartość, jeśli Pan pamięta. Mam przecież całą budżet. Podziałem na zewnętrzne, czyli osoby, które nie są pracownikami. A, to już Pan mówił. Dobrze. I wewnętrzne, o czym Pan przed... 1 300 000 to są honoraria zewnętrzne, artystyczne, w tym, jeszcze raz podkreślę, nie jest tylko podwacja podmiotowa miasta. To jest, w tym roku mieliśmy kilkanaście grantów ministerialnych i 2 duże projekty współorganizowane. I to jest 1 300 000. Honoraria, w tym pracownicze, były 250 000. To jest duża różnica do tego, co idzie na zewnątrz, ale jeżeli mamy, jak w tym momencie mamy festiwal jeden, się zakończył konfrontację, za chwilę mamy Światową Gwiazdę, ponieważ i tutaj na przykład duże środki mamy z ministerstwa i płacimy honoraria, bo przyjeżdżają teatry, bo przyjeżdżają zespoły taneczne z Polski, ze świata, z Europy i te honoraria tak się kumulują. Ja podkreślę, że faktem jest to, że pod początkiem roku mieliśmy zawieszoną działalność, jak wiele w pandemii to było, ale w momencie, jak tylko w dniu, kiedy nastąpiła odwilż, pierwszego dnia, w piątek poluzowano restrykcje, w sobotę już byliśmy na Placu Litewskim z wydarzeniami. Nie dlatego, że mieliśmy ochotę pracować, tylko zrobiliśmy to specjalnie dla mieszkańców, żeby oni zobaczyli, że wraca normalność, że pojawiły się uśmiechy, pojawiła się muzyka, pojawiły się spektakle w środku miasta. Zabaw ciekawy. Tak. I całą sytuację, tą, którą czekaliśmy w pandemii, mieliśmy wtedy szkolenia, pozyskiwaliśmy środki, planowaliśmy. Wyszliśmy później z budynku kompletnie na ulicę, bo to wyniknęło też z naszych badań, które prowadziliśmy jeszcze w 2020 roku, że mieszkańcy chcą wrócić do kultury, ale nie do końca chcą wchodzić do instytucji. Trochę obawiają się sal, trochę obawiają się koncertów zamkniętych, woleliby w plenerze. Dlatego w tym roku udało nam się zorganizować to, co pokazaliśmy na prezentacji, około 100 koncertów plenerowych i 50 spektakli w plenerze. I to generuje honoraria. I podkreślam, gro tych środków finansowych, które były możliwe do wykorzystania, pochodziło z środków grantów zewnętrznych, ministerialnych instytutów. Wszystkie nasze działania chcieliśmy wyprowadzić na ulicę, wyprowadzić plener, które były łatwiejsze. No to jest też przykładem tego, że w tym roku był wielki renesans też muszli koncertowych, gdzie się też dużo działo różnego rodzaju wydarzeń i dla seniorów, i dla dzieci, i spektakli, i koncertów, i nadanie imienia, ale też byliśmy w Parku Ludowym, ale też cały czas działaliśmy u nas na Wirytarzu, bo jest się okazuje, że mieszkańcy woleli przychodzić na wirytarz niż do sali uczestniczyć w koncertach czy spektaklach, czy też te działania na Placu Litewskim, czy na Placu Lecha Kaczyńskiego. Robiliśmy 6 lokalizacjach, także cały ten od maja do września działaliśmy bardzo mocno w plenerze dla różnych grup odbiorców. Nawet w tym roku z jednym projektem ministerialnym weszliśmy w 2 dzielnice tam, żeby poanimować lokalne ośrodki kultury, wspomóc ich i tam prezentować też działania artystyczne. Także chyba nie, wyczerpałem. Nie. Ach, proszę. Budżet jeszcze. Cały budżet. Cały budżet na ten rok? 10 150 000 zł. A pamiętam w zeszłym roku ile był plan? 12 chyba. Tak. Ale nie, to jest budżet, to jest dotacja, a wykorzystanych środków, zaraz Pan powiem dokładnie. I jeszcze pytałam o te etaty i liczbę pracowników. Tak. Już, sekundę. W 2020 roku mieliśmy całość budżetu 12 125 tysięcy, a przekazana dotacja od Państwa 9 600 000. Znaczy od Państwa, no, z budżetu
gminy. Reszta to są pozyskane środki. To jest 81%. Tutaj akurat jesteśmy w czołówce instytucji kultury na drugim miejscu w stosunku co do pozyskiwanych środków, a środków otrzymywanych od gminy. Mamy tutaj jeden wielki problem, dlatego że nie mogliśmy też wykorzystywać naszego budynku, który czasami wynajmujemy, komercjalizujemy. I tutaj mamy ból, że te wszystkie nasze działania wyprowadziliśmy w plenery. I tutaj nie mieliśmy też dobrych, jakby naszych normalnych przychodów z biletów, bo to nie działało po prostu. A z drugiej strony wiedzieliśmy, że w czasie kryzysu nie wszyscy będą chcieli płacić duże środki za bilety. Lepiej było tą kulturę dać dostępną, żeby dostępną czy za darmo, dlatego żeby jakby, ja to nazywam takim zdrowiem psychicznym społeczeństwa, społeczności naszej lubelskiej, żeby mogli po tych kryzysach, siedzeniach w pandemii, w domu, po traumach różnego rodzaju, mogli wyjść i normalnie być świadkami piękna, sztuki, czy uczestniczyć na bieżąco. Etatów w naszej instytucji, droga pani, jest 96. To 102, to jest, będzie łącznie 102, 96 etatów, gdy przykłada się na 102 osoby. Dziękuję. Widzę, że jeszcze pan dyrektor chciał coś uzupełnić, to może pozwolę mu ewentualnie pani przewodnicząca do tego. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja usiądę, bo będę korzystał z materiałów. Ja chciałem bardzo panią radną uspokoić, jeżeli chodzi o kurę. Kura ma się świetnie, jest w znakomitym stanie technicznym. Chciałem też wytłumaczyć pana dyrektora Koszyńskiego, że wcale nie musi wiedzieć, co się z tą kurą dzieje, bo od 4 już lat nie pracuje w warsztatach kultury, które są właścicielem tej kury. Kura była w tym roku na jarmarku. Jak państwo pamiętacie, była eksponowana na placu po farze, natomiast ona nie jeździła i stąd być może takie wrażenie... To, że była, przysięgam, i tej kury nie widziałam. Proszę sprawdzić, jest na stronie warsztatów kultury. Potwierdzam, była na farze, potwierdzam. Można znaleźć w mediach społecznościowych setek tysięcy mieszkańców Lublina i przyjezdnych. Ona była. Natomiast nie jeździła, dlatego że jak państwo pamiętacie, ona zawsze gromadziła wokół siebie duży tłum. Żeby tego uniknąć, w tym roku ona była stacjonarnie, można było zrobić sobie z nią zdjęcie. Druga rzecz to umowy zlecenia, bo o tym pan dyrektor opowiadał, jeżeli chodzi o samą instytucję. Ja tylko dodam zupełnie, bo takie dane też szczegółowe od instytucji uzyskaliśmy. W tym roku łącznie pracownicy Centrum Kultury podpisali 32 umowy na około 60 tysięcy złotych, czyli średnio około 2 tysięcy na umowę. No to trochę jest sprzeczne z tym, co nawet słyszeliśmy na ostatnich komisjach czy sesji, kiedy niektórzy radni podnosili, że pracownicy instytucji Centrum Kultury podpisują jakieś umowy na dziesiątki tysięcy złotych. Jak państwo widzicie z tej statystyki, nie jest to prawda. No jeżeli chodzi o kontrolę, to ja oczywiście pamiętam moje zobowiązanie z sesji chyba wrześniowej jeszcze, pierwszej sesji po wakacjach, dotyczące przedstawienia sprawozdania z kontroli we wszystkich instytucjach. Ja powiem tylko, że na razie jesteśmy już po kompleksowych kontrolach w warsztatach kultury, bibliotece, Teatrze Starym, Galerii Labirynt, Teatrze Andersena, Ośrodku Brama Grodzka i Dzielnicowym Domu Kultury. W tej chwili kontrola jest już w Rozdrożach, w Ośrodku Rozdroża. Za chwilę będzie w Dzielnicowym Domu Kultury w Bronowice i w Centrum Kultury w Lublinie. I dopiero po zakończeniu tego kompleksowego, czy cyklu kompleksowych kontroli w 11 instytucjach, myślę, że to będzie pierwszy kwartał przyszłego roku. Wtedy spotkamy się z państwem radnymi, prawdopodobnie wspólnie z panią dyrektor Morow, przez którą kierowany Wydział Audytu i Kontroli te kontrole przeprowadza i wtedy będziemy do państwa dyspozycji. Natomiast w tej chwili wszystkie wyniki kontroli, wystąpienia pokontrolne są dostępne na naszej stronie internetowej miejskiej na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta Kontrole. Tam jest pełna lista wszystkich kontroli, które w tym roku zostały przeprowadzone. Dziękuję. Dziękuję. Jestem cały czas w kontakcie z panem dyrektorem, także jeszcze tylko możliwość
przeprowadzenia tego, przedstawienia wyników kontroli, to pamiętamy o tym, do czego się zobowiązaliśmy. Pan przewodniczący, pan radny, pan Stanisław Brzozowski, radzę proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja do pana dyrektora Karapudy, bo tutaj wspomniał o statystyce. Z tego, co ja słyszałem, to podobno są kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyka. No tak. Nie, ja Państwu powiem dokładnie, bo to na prośbę Wydziału Kultury dla... Nie ma dowodów, to nie można twierdzić. Ja tutaj mam jakby całe zestawienie tego, że wcześniej w latach 2018-2019 było to około 60 umów, jak widzą Państwo, jest pandemia, to są 32 umowy zlecenia pracowników, tak mówił Michał, pan dyrektor, 65 tysięcy złotych. To nie jest, jesteśmy w tej chwili, bo byli Państwo u nas, przygotowujemy zestawienie z lat poprzednich dokładnie umów o dzieło, które zostały zawarte w tych latach z pracownikami naszymi i to będziemy mieli dokładne wyliczenia, ile ich jest, jak to się zmieniało w pandemii oraz źródło pochodzenia tych środków, żeby też Państwo mieli jasność, że większość tych środków, które podpisujemy z pracownikami, to są środki zewnętrzne, podkreślam, nie dotacja podmiotowa. Do pracy podmiotowej mamy etaty, one nie są zbyt wielkie, ja nie mówię, że one są złe, ale w Centrum Kultury średnia etatów jest w połowie średniej innych instytucji kultury. Jeżeli pozyskujemy zewnętrzne środki, to próbujemy najpierw wesprzeć naszych pracowników, naszych mieszkańców, którzy tutaj utrzymują rodzinę, dopiero później zlecać takie rzeczy firmom zewnętrznym. Pan przewodniczący Marcin drobny program techniczny. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja mam pytanie do Pana Dyrektora. Ono może nie należy do łatwych pytań, ale prosiłbym, żeby Pan Dyrektor dość kompleksowo mi na nie odpowiedział, bo jest tutaj kilka wątków w tym pytaniu. Po pierwsze chciałbym zapytać, jak wygląda obecnie sytuacja rozwiązania umowy o pracę z Panem Szymonem Pietrasiewiczem. Na jakim to jest etapie, bo wedle mojej wiedzy to ta sprawa ma finalizację sądową. Ale tak naprawdę, oprócz tego pytania, chciałbym zadać jeszcze jedno. Czy rozwiązanie tego stosunku pracy skutkuje, bądź może skutkować nie zrealizowaniem projektów, które są dotowane z Unii Europejskiej i czy te projekty, które faktycznie zostały w ramach środków unijnych rozpoczęte, w tej chwili nie są realizowane? Dziękuję bardzo. Z mojej wiedzy, a mam dosyć szczegółową, sprawa związana z Szymonem nie tyczyła się projektów unijnych. Jest jeden projekt prowadzony przez innego kolegę Tymoteusza, który w ramach Towarzystwa Edukacji Kulturalnej pozyskał środki unijne na punkt kultury dla seniorów i właśnie go finalizuje, zamyka, nie ma tam żadnego zagrożenia. Byliśmy z wizytą z pani dyrektor w trakcie tej pracy. To wszystko jest realizowane. Inną sprawą są dwa projekty, które kolega Szymon rozpoczął. To były projekty złożone i realizowane przez Towarzystwo Edukacji Kulturalnej, zaprzyjaźnione z nami organizację pozarządową, która to dostała granty dwuletni, trzyletni na realizację projektu Neony i Peryferia Sztuki. Centrum Kultury tutaj było współpartnerem i dawało wsparcie, jakby to powiedzieć, finansowe i logistyczne. I tu jest sytuacja taka, że też nie do końca. Mam tu wiedzę, ale nie chciałbym tutaj publicznie tego wszystkiego powiedzieć, bo stowarzyszenie, które prowadzi te projekty i podpisało umowę z ministerstwem, jest pod osobnym bytem prawnym. Ja nie jestem członkiem tego stowarzyszenia i zresztą kolega Szymon wielokrotnie, ja chciałem tam wejść, pomagać, zrobić różne rzeczy, zostałem jakby tutaj bardzo rzetelnie stopowany, że stowarzyszenie to stowarzyszenie, które nie jestem członkiem, to nie mogę tam uczestniczyć. Tych cztery osoby próbują doprowadzić tą sytuację do końca i nie chciałbym się w ich imieniu również wypowiadać, dlatego że to
Stowarzyszenie złożyło te granty, dostało te granty ministerialne. No nie jestem prawdopodobny mówienia w imieniu pani prezes czy pana skarbnika, co się dzieje dalej. Wiem, że większość rzeczy, które tam były rozpisane w tych projektach, będą zrealizowane. Projekty będą, jak to powiedzieć, zakupione dla artystów i podejrzewam, że będą czekały do realizacji, ale w tym momencie nie chciałbym, nie poprosiłem stowarzyszenia o sprawozdanie, gdyż mamy taką możliwość, że Centrum Kultury, zdając wkład własny, ma prawo się zapytać, czego na to sprawozdanie. To jest dosyć skomplikowane, dlatego że no, nie będę mówił o sytuacji, które tam jest stowarzyszeniu, bo to nie jestem uprawniony. A sytuację w sprawie rozwiązania umowy z Szymonem oddam mikrofon pani Gabrieli, dyrektor do spraw organizacyjnych, która w całym tym procesie uczestniczyła. Dzień dobry Państwu. Sytuacja w tym momencie z wypowiedzeniem Szymona Kutasiewicza w Gwiazdo, tak? Że zakończył się ten okres wypowiedzenia, który trwał 3 miesiące, z końcem października. I w tym momencie oficjalnie Szymon Kutasiewicz nie jest pracownikiem Centrum Kultury. Natomiast w związku z tym, że skierował sprawę do sądu, trwają w tej chwili mediacje, które jeszcze się nie zakończyły i o szczegółach myślę, że za moment będziemy mogli mówić, jak te sprawy wszystkie wewnętrzne się wyjaśnią. Dziękuję bardzo. Pan Przewodnicząca Jadwiga Mlach, Pan Przewodniczący Zbigniew Filkowski. Witam bardzo serdecznie Panią Dyrektor Karolinę Rozbud, która nas dołączyła w międzyczasie. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Nie jest tajemnicą, że pan też jest pracownikiem Centrum Kultury, więc rozwiązanie umowy. Ja nie pytam dlaczego, co i jak, tylko nastąpiło, bo dyrektor zatrudnia, prawda, i dyrektor rozwiązuje, nie nikt inny. Czy mam rację, ale tylko ta... Tak, rozwiązanie umowy nastąpiło przez poprzedniego dyrektora Aleksandra Szpechta. A, jasne, to dziękuję, ale idę dalej. Może by była jasność, że nie tam stowarzyszenie, inne jakieś, prawda, wiadomo, że dyrektor poszczególnej placówki. Panie dyrektorze, czy pan zamierza realizować, bo to niejako ma mały związek, takie wydarzenie kulturalne, które trwa bardzo długo, nie tylko przez okres wakacji, jak Most Kultury, który był realizowany także między innymi przez pana, o którym rozmawiamy. I pytanie moje, jeżeli zamierza pan realizować czy wspierać poprzez dotacje, to czy w ogóle, bo ja nieraz zastanawiałam się, jak to możliwe, żeby od godziny bardzo wczesnej, nie późnych godzin popołudniowych po pracy, cały czas była tam działalność, ci ludzie też pracowali cały czas w Centrum Kultury i realizowali. Więc pytam, czy są jakieś plany, jeśli chodzi o to zadanie. Sprawa druga, rezerwat dzikich dzieci. No mieliśmy okazję obejrzeć i wysłuchać o realizacji tego programu. Ja tak się składa, że go bardzo, bardzo dokładnie wcześniej poznałam. Mnie osobiście to słowo dzikich dzieci nie odpowiada, ale już nie będę się na ten temat wypowiadać dzieci. Gdyby to było nie dzikich dzieci, tylko dzikich obserwacji dziwne, żeby nie było to dodane jako nazwa własna wiążąca się z dziećmi. Czy również ten rezerwat jest bardzo blisko, niedaleko od Centrum Kultury, bo jak Państwo wiecie, jest duży za Dolną 3 Maja, za tym terenem kościoła. On również, bo to jest realizowane z budżetu obywatelskiego i wygrywa po raz już, nie wiem, chyba co najmniej 3 lata. Wspierany był przez pewien moment, przez pewien czas przez ministra kultury także. I moje pytanie, jak procentowo, jaki był udział, chociażby w ostatnim tym budżecie realizacji tego zadania, pracowników, którzy są pracownikami Centrum Kultury i co się dzieje wtedy, kiedy ten rezerwat dzikich dzieci jest czynny także od wczesnych godzin rannych, bo to nie są zajęcia tylko popołudniowe. Wiemy, że one się odbywają także w wakacje, że to, że korzystają dzieci, to chwała i dobrze, ale chciałabym
chciałabym jednak wiedzieć, w jaki sposób realizuje się takie dłuższe zadania, trwające ponad 2 miesiące i więcej, gdzie biorą udział pracownicy Centrum Kultury. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chcę tutaj przy tej okazji powiedzieć, że pochwalić bardzo, bardzo, bardzo mocno Rozerwam Dzikich Dzieci, ponieważ, no i też jako mama, ale też w imieniu dzieci, ponieważ no, i to, ta nazwa dzikich, no to tutaj nam tłumaczono na ostatniej prezentacji Centrum Kultury, co ona oznacza, ale powiem szczerze, że daje też dużo radości dzieciom, więc no będę tutaj jednak obstawać przy tym, żeby ta nazwa pozostała. I oddaję głos panu dyrektorowi. Ale możemy mieć różne zdanie na ten temat, nie było dyskusji, ja jednak uważam, że jeżeli już słowo dzikich, to nie może ono się znaleźć w tej nazwie, tego zadania, ale niekoniecznie dzikich dzieci. No. Zacznę od dzieci są tylko nie dzikie. Zacznę od Mostu Kultury. W ciągu ostatnich 6 lat Most Kultury był realizowany również z budżetu, w większości z budżetu zewnętrznego. Tutaj przewodniczący Szymon bardzo dobrze pisał projekty i na ten Most Kultury pozyskiwał środki ministerialne, miał 2 granty 3-letnie, czyli to trwało przez 6 lat. W zeszłym roku nie było, bo wiadomo, że pandemia 2 lata temu również zostały jakby te działania z Mostu Kultury zostały przeniesione do muszli koncertowej, bo most swoją objętością w ograniczeniach pandemicznych był w stanie przyjąć chyba 60 lub 70 osób, żeśmy to obliczali względem wyliczeń. Cały ten program i całe te środki przenieśliśmy wtedy do muszli koncertowej. W zeszłym roku był pisany grant, nie dostał i tak by nie mógł być realizowany w takim wymiarze, bo to jednak ograniczenia były takie, że wąskość tego mostu powodowałaby bardzo duże ograniczenia. Jestem bardzo ciekawy, jak nam się zakończy sytuacja naszych mediacji z kolegą Szymonem. Jeżeli one się zakończą, to że możemy się do stołu porozmawiać dalej, dlatego że jest autorem tego projektu, nazywał się sam Mostownikiem Kultury i nie chcielibyśmy, takie mamy wewnętrzne, że tak powiem, znaczy uregulowane prawo, że autor projektu ma na niego większe prawa nawet czasami, ale mówię, to jest wewnętrzne, to nie jest formalno-prawne, niż instytucje. Tutaj liczę na jakąś porządną, dialogową rozmowę z Szymonem, co dalej z tym robić. Z rezerwatem dzikich dzieci jest sytuacja następująca, że 3 lata zostało. Ale proszę, jeśli mogę prosić, pamięta Pan, jaki udział był w środków Centrum Kultury? 1/3 lub 1/4 wkładu. A jeśli chodzi o te godziny, bo to, ten most funkcjonował nie w godzinach popołudniowych generalnie wtedy, kiedy... Tam było kilka osób oddelegowanych do koordynacji, ale oni raczej byli popołudniami. Tam było jeszcze część gastronomiczna, która też obsługiwała pewne rzeczy za to, że mogli prowadzić tam gastronomię. Też jakby pracowali, nazwijmy to organizacyjnie, czy technicznie, czy logistycznie. I tam pracowników od rana prawie że nie było, dlatego że tą zadawaną od rana bez wydarzeń zajmowali się raczej przedstawiciele gastronomii, którzy zawsze byli wybierani i taki był też, taka była zależność. Mogą Państwo tam monetyzować swoją działalność, ale tutaj musicie z nami współpracować organizacyjnie i logistycznie. A jeżeli już, to większość tych wydarzeń, na których byli potrzebni pracownicy, odbywały się popołudniami lub weekendami. I tam nie było, i to też były siły zewnętrzne, wynajmowane środki ministerialne, siły zewnętrzne do obsługi tego wydarzenia. Jeżeli chodzi o rezerwat dzikich dzieci, to ja przedstawię Państwu, to jest tak, dostało rezerwat składał w budżecie obywatelskim, wygrywał, dostawał. W tym roku do budżetu obywatelskiego nie został złożony ten projekt. Autorzy stwierdzili, że chcieliby go i takie prowadzimy rozmowy. Jest problem po pierwsze z miejscem, że u księdza już nie bardzo, bo tam powiększa parking i tam mają różne rozmowy są prowadzone. Rozmawiamy w tym momencie o tym, żeby go umiejscowić za skateparkiem, całkiem niedaleko, tam gdzie jest skatepark, ten nowo zrobiony, tam jest działka miejska, żeby tam go umiejscowić. W tym momencie właśnie koleżanki, które się tym zajmują, dokładnie teraz, dokładnie w tych minutach, w tych, jak mówię te słowa, piszą wniosek do ministerstwa, żeby pozyskać grant na rezerwę od dzikich dzieci. Już otrzymały, nie wiem, czy rok, czy 2 to trwało. Tak, 2 lata temu dostały, ale to też nie były jakieś wielkie środki. Większość rezerwatu prowadzona była z budżetu obywatelskiego. Stosunek pracy, i tam pracuje 25 playworkerów, czyli takich edukatorów kulturalnych, opiekunów, dzieci, którzy są przeszkoleni specjalnie,
którzy wiedzą, jak postępować z tymi trudnymi narzędziami, jak dzieci prowadzić, żeby nie było skaleczeń, żeby nie było problemów. I wśród tych 25 osób, które tam pracują jakby rotacyjnie przez cały tydzień, są dokładnie dwie osoby z tym. Dziękuję Pan Przewodniczący jeszcze Kierowski. Myślę, że już będziemy, pamiętając o tym, że zgłaszała się mieszkanka, mam nadzieję zmierzać. Dobrze. A jeszcze przepraszam, wcześniej może Pan Przewodniczący Jurkowski, bo tak, Pan Jarzyn był pierwszy, ale ja przepraszam, że dopominałam. Panie Przewodnicząca, Szanowni Państwo, po pierwsze ja mam pewien kłopot. Kłopot polegający na tym, że jak Państwo doskonale wiedzą niektórzy, to mój życiorys wiąże się z placówkami kultury. Wtedy, kiedy dyrektor Szpek zaczynał pracę na funkcji dyrektora Lubelskiego Domu Kultury, ja wtedy kończyłem pracę jako dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury. Ale o czymś innym chcę powiedzieć. Z całym szacunkiem, jak Państwo się domyślają, zawsze będę bronił tego, co tutaj się dzieje. I o te etaty walczyłem, ale dzisiaj trochę inaczej. Niech się Państwo na mnie nie obrażą, dobrze? Po pierwsze, bardzo mnie ucieszyło to, co się znalazło w pewnym wątku dosyć istotnym w wypowiedzi Pana Dyrektora. Mianowicie kontakt z dzielnicami. Centrum Kultury, słowo centrum, nazwa Centrum Kultury. Ja świadomie przywołałem Lubelski Dom Kultury, to był Lubelski Dom Kultury. Nie będę mówił o statusie Domu Kultury i tak dalej, bo to już historia. A tak na marginesie, nie wszyscy pamiętają, że pierwszy Dom Kultury w Polsce został powołany w no Państwo nie zgadną, ale w XVIII wieku przez księdza Brzostowskiego na Narczyźnie. Więc to był pierwszy Dom Kultury. I przed II wojną światową było znacznie więcej niż po II wojnie światowej, ale to też już historia. A teraz do czego zmierzam? Myślę, że to Centrum Kultury to jest też kilka wyzwań. Ja oczywiście odebrałem bardzo dobrze zgrabną prezentację, ale za dużo mam doświadczeń w kulturze, żeby mnie, powiedzmy sobie, takiego już doświadczonego człowieka na prezentację, powiedzmy sobie, nabrać, przepraszam za słowo. Ta prezentacja pokazywała kilkanaście znakomitych pięter, ale o merytorycznych, jak gdyby, sytuacjach wolałbym rozmawiać już po tym audycie, wtedy, kiedy będziemy rozmawiali. I a propos, te etaty, ta liczba etatów jest dla mnie dosyć inaczej. To jest duża liczba etatów, przepraszam. To jest bardzo duża liczba etatów. I teraz Państwo się domyślają, że mówię trochę historycznie, patrząc na funkcję, na to, co się dzieje. I oczywiście w podtekście wypowiedzi Pana Dyrektora pojawił się wątek, ja jestem teraz od niedawna i przed Panem wszystko. Myślę, że warto się zastanowić, dlatego nie chciałbym rozbierać tego na czynniki pierwsze, ale zastanowić się nad funkcjami, funkcje, etat, funkcje. Trochę mam takie wrażenie, ja tylko powiedziałem, żebyście Państwo na mnie nie obrazili, że trochę obrośliśmy etatami, że czasem z pewnych instytucji, które powinny mieć charakter trochę inny, bo tu są funkcje upowszechnieniowe, metodyczne, artystyczne, jest tych funkcji, jak w Domu Kultury, tylko to jest Centrum Kultury, sporo, jest kilka pięter. To czasem następuje zjawisko, czasem niezauważalne, ono postępuje, że się obrasta, prawda, że się obrasta i nagle funkcja, właściwie etat funkcjonuje dla etatu, nie funkcjonuje dla kogoś, prawda. I oczywiście patrzę w oczy Panu Dyrektorowi, Pani Dyrektor, myślę, że przed Wami tego typu analiza, bo o samą sympatię dla koleżanki, dla kolegi, dla doświadczeń, dla zasług i tak dalej, ale warto o tym powiedzieć. Czy a propos dzielnic, o tych właśnie funkcjach takich metodycznych, inspiratorskich, opiekuńczych, bo w tym, o czym Pan mówił, to była inspiracja dla dzielnic, ale tam są również placówki kultury, domy kultury, nasze miejskie, spółdzielcze. Myślę, że warto w perspektywie, wracam do nazwy Centrum Kultury, on gdzieś, teraz wracam do tej instytucji, którą kierowałem, Wojewódzki Dom Kultury, pełni funkcje metodyczne, pomocnicze dla wielu innych placówek. Tam się znajdowały materiały metodyczne, scenariusze, opisy, podpowiedzi, działania instruktorskie dla innych. Powiedzmy sobie, to była bardzo szeroka baza. Dzisiaj Wojewódzki Dom Kultury znika, ale zostaje Centrum Kultury w Lublinie i zostają te placówki, które wymagają po pierwsze takiej współpracy, wsparcia, inspiracji, wzajemnych relacji, które będą służyły całemu miastu. Są to naczynia połączone, po prostu o tym mówię. I tu upatruję jak gdyby ogromną rolę Centrum Kultury w takiej właśnie wizji. Wizji, powiedzmy sobie, która wspomaga, pomaga przez doświadczenia, które Państwo mają, prawda? A mają te doświadczenia Państwo szerokie. To doceniam, żebyście myśleli, że ja chcę Was na wszelką cenę
tutaj skrytykować, tylko mówię o perspektywie. O perspektywie i dlatego tak trochę używam eufemizmu, że warto się zastanowić nad tym, nad tymi funkcjami, nad tymi etatami. W perspektywie tej, o której mówię, o tej wizji, która jest związana z właśnie z dzielnicami, z domami kultury, ale też z tymi akcjami, powiedzmy sobie, dosyć szerokimi, lubelskimi. Na zakończenie, żeby już dłużej nie mówić, po pierwsze, ja się bardzo cieszę, że mimo kłopotów, jakie nam dostarczyła pandemia, wszystkie instytucje kultury jakoś sobie radzą, prawda, z tym wszystkim i to boli. No, oczywiście jest inna reakcja ludzi, odbiorców, no to my jesteśmy inni w ogóle wszyscy na tym etapie. Ale myślę, że warto ten czas spożytkować na tego typu refleksje, które przed chwilą. Przepraszam, że mówię dosyć, powiedzmy sobie, nieszczegółowo, bo mam świadomość, do kogo mówię, prawda? Więc myślę, że to jest istotna kwestia tych funkcji, które są przed Centrum Kultury, nie Lubelskim Domem Kultury, ale Centrum Kultury. Tej funkcji metodycznej, inspiratorskiej, organizatorskiej, upowszechnieniowej, to nie może być tylko zastępowanie, znaczy nie może być to piętro wielka sztuka, prawda? Bo kiedyś istniało takie pojęcie przed II wojną światową, teatr ochotniczy. Dzisiaj się nie używa, mi się teatr amatorski, prawda? Znaczy amator to miłośnik, więc może na to też trzeba tak popatrzeć. Kończąc, spotkamy się po tym audycie, bo dla Państwa to będzie otwarcie, prawda? Bo dobrze Pan użył tego zwrotu, po 30 latach zaczyna się nowe otwarcie, więc zostawmy to. Ale perspektywa, wydaje mi się, powinna jak gdyby się wiązać z tym, o czym mówię, prawda? O tej innej roli Centrum Kultury, na którą warto popracować, bo to nie może być tylko stacjonarne. Zresztą Pan o tym trochę mówił, że wychodzicie, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Z tego co zrozumiałam, to Pan Przewodniczący chciałby, żeby Centrum Kultury współpracowało albo jakoś nadawało tam też działalność dzielnicowym Domu Kultury, czy w jakiej formule, bo samo wyjście do dzielnic następuje, ale jakby niezależnie wydaje mi się. No właśnie rozumiem, to by była zupełnie jakby troszeczkę inna zmiana też. Dość duża zmiana, nie wiem co Pan doradził na to, ale... Troszkę inne funkcje miały wojewódzkie ośrodki kultury przez lata, bo one były tą bazą, tym centrum, tą metodyką, tą biblioteką, tą kompetencją, która była w ośrodku wojewódzkim i dzieliła się pomieszczeniami. Troszkę inaczej to tutaj pewnie doskonale będzie mógł o tym powiedzieć dyrektor Wydziału Kultury, ale troszkę to jest inaczej w mieście, dlatego że samodzielne domy kultury, które mamy wybitne i Bronowice i Wębi, nie wiem czy Państwo wiedzą, że one uznawane są przez Narodowe Centrum Kultury, w szczególności Wędlin, jako jedno z dwóch najlepiej prowadzonych w Polsce osiedlowych centrów i tak dalej. Teraz wchodzenie w kompetencje dobrze wypracowanej metodologii i dobrej współpracy z mieszkańcami. I jeżeli chodzi o współpracę, to my jesteśmy w bieżącym kontakcie i tutaj bez tym nie ma problemu. Dwie rzeczy tylko powiem. Na początku tej prezentacji, która była w Centrum Kultury, było napisane cele i działania. Były użyte dwa sformułowania, które przynajmniej nie przyświecają tak totalnie w centrum. Po pierwsze, właśnie tworzyłem to, służba, podkreślam, służba kulturalna mieszkańcom. Dwa, tworzenie sztuki. Czyli nie robimy wielkiej sztuki, też ją robimy, ale po pierwsze jesteśmy w służbie dla mieszkańców. Jeżeli mogliśmy, to co ja przypominam, zdobyliśmy granty zewnętrzne na działania, pojechaliśmy z piknikami Drogi Wolności. W kolejnym roku udało się porozmawiać bardzo poważnie z panią prezydent i ustaliliśmy, że Sylwestry już nie muszą być takie wielkie i być może część tego Sylwestra zrobiliśmy go dużo taniej i dzięki temu mieliśmy środki, taką podjęliśmy decyzję, zrobiliśmy cykl pikników teatralnych, dlatego że w centrum mamy dużo teatrów, dobre teatry i dziecięce, i młodzieżowe, i inspirowane, i improwizacyjne, i komediowe, ale też z udziałem serialowych aktorów i z tymi wydarzeniami pojechaliśmy w dzielnicy. Nie chcieliśmy ich robić u siebie pod, nie chcieliśmy tych środków wydenerwować po to, żeby grać u siebie w siedzibie, tylko pojechaliśmy po prostu służyć mieszkańcom, co się okazało dosyć dużym sukcesem, bo uwaga, my robiliśmy również wtedy badania i oni później nas wrócili, zachwycili się powoli teatrem i do nas wrócili, przyjeżdżali, tam grało dwóch aktorów serialowych z Warszawy i oni powiedzieli, że im się genialnie grało, bo to była prawdziwa, rzetelna publiczność i niezmanierowana teatralnie jak w teatrach. To jest teraz wchodzenie w kompetencje dzielnicowych Domu Kultury jest troszkę, że tak powiem, no,
nie przystoi nam, żeby im narzucać jakieś formuły. Oni są również, niezwykle mają swoje kompetencje i są bardzo dobrze wykształceni w moim odziedzobie. My służymy, jeżeli potrzebują wsparcia technicznego, podpowiedzi, rozwiązań prawnych, bo mamy dużo i tu jesteśmy absolutnie na gorących telefonach i tak w ogóle nie ma problemu, żeby sobie tego wsparcia udzielać. To jest, tu jakby jesteśmy. Jeżeli w tym roku udało się kolejne granty pozyskać, to my znowu pojedziemy w dzielnicy, tak jak to na przykład zrobił Kanał Sztuk Mistrzów wybrany przez warsztaty. Oprócz tego święta, jak mieli jeszcze środki takie większe europejskie, to zawsze było tak, że zanim to święto odbywało się tutaj u nas na Starym Mieście, to oni jeździli po dzielnicach, też czują tą misję i to robią. Oprócz tego jest też ten program, jest dzielnice kultury, który jest dobrze oceniony i on jest bardzo ciekawie realizowany. Na niego są również fundusze, także... Najgorzej, że są dzielnice, które możemy nazwać pustki, jeśli chodzi o te instytucje. Jedynie boiska zostały. To i tutaj pani dotknęła bardzo ciekawego problemu, ponieważ państwo polskie dokonało jednak rewolucji, to już tak pewnie, może trochę półprywatnie, pewnego rodzaju, że postawiło na orliki, i są sportowe orliki, ale nie ma takich orlików, nie było takich dotacji, nie było takiego dużego grantu, żeby zrobić orliki kulturalne. To jest wielki ból, ja uważam, w kulturze, bo na przykład dla przykładu edukacji muzycznej. Mamy wiele szkół podstawowych i taki uczeń w szkole muzycznej, który uczy się na fortepianie, tak naprawdę zmierza, tak jest wypracowana ta edukacja muzyczna w Polsce, czyli zmierza do wypracowania ta edukacja jednego brechacza. Zaczyna 1000 osób w podstawówkach, w kolejnym stopniu jest mniej, w liceach mniej, później w szkołach muzycznych mniej. I ci ludzie, którzy skończą edukację muzyczną w szkole średniej, czy nawet skończą studia, jak nie trafią do filharmonii, nie mają gdzie występować. Na orlikach mogliby grać, sportowcy grają, a tutaj nie ma miejsca. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że nie ma takiego obiegu muzycznego. Albo są mistrzowie i gwiazdy, a nie ma takiej drugiej ligi, trzeciej ligi, czy okręgówki do grania. Nie ma takich miejsc i możliwości prezentacji dla tych ludzi, którzy są poświęcili lata na warsztat muzyczny, ale nie mają gdzie występować, nie ma takiego biegu kulturowego wypracowanego. To jest ból całego systemu naszego kulturalnego i edukacji w ogóle artystycznej. To by bardzo ciekawe pani zauważyła, że gdyby były takie orliki, na przykład domki kultury, orliczki, nie wiem jak to mogłoby się nazywać, to byłoby to ciekawe. Ale ci ludzie po tej wielkiej edukacji muzycznej czy artystycznej... Panie dyrektorze, bardzo proszę. Już nie mówię. Zajście z tej dygresji, także dziękujemy za tą informację. Jeszcze pan radny Zbigniew Ławniczek się zgłaszał i pan przewodniczący Mikowski, tak? To może najpierw pan przewodniczący Mikowski, później pan Zbigniew Ławniczek. Moje pytanie jest tego rodzaju, bo wypowiedź, że Szymon dostał oczywiście sztukę wypowiedzenia. Moje pytanie jest tego, czy ten okres wypowiedzenia jest obowiązkiem świadczenia pracy, czy bez obowiązku świadczenia pracy? Nie, to był okres bez świadczenia pracy. Znaczy dla mnie to jest wystarczające, to ja nie mam co do tego uwag, bo i taka forma i taka. Dziękuję. Pan Zbigniew Ławniczek, pan przewodniczący Bartosz. Mam pytanie, bo rozmawiamy o kolejnych pracowników Centrum Kultury. Pani nagrywa, ja wiem, że jeszcze pani z nas, z Szymonem, tylko nie wiem, czy takie informacje powinny być w obecności osoby po stronie. Taką wątpliwość. Chciałem przywitać wszystkich Państwa po kilku, nie wiem czy lekkich absencji, wtedy z Marcinem, pełniliśmy Marcin przewodniczący, a wiceprzewodniczący byliśmy w takiej funkcji. Pamiętam z sympatią tą komisję. Uwaga, słucham pana dyrektora i myślę, że bo tutaj nie chciałbym, żeby jakaś się polemika Stanisław wytworzyła, tylko ja z panem dyrektorem to jest zupełnie niepotrzebne. Ja myślę, że struktura działalności instytucji kulturalnej obecnie w mieście no jest taka, jaka jest. Myślę, że ona się doskonale sprawdza. Nie mamy żadnych wątpliwości. My zawsze mieliśmy wątpliwości, no bo ja sam na swoim grzbiecie, że tak powiem, poniosłem kiedyś brzemię bycia człowiekiem
cenzury i też byłem kiedyś wieszony tutaj na drzwiach moja podobizna. Znaczy ja nie robię z tego problemu, bo przez kilkanaście lat działalności samorządowej, czy tam już nie wiem, czy to można nazwać politycznie, bo też tak się nas przecież ubiera, że jesteśmy politykami, zresztą to widać na sesjach Rady Miasta, chociażby ostatnich, nie w tych dyskusjach bardziej tam, gdzie siedzimy w polityce. Ja uważam, że mam takie zawsze podejście, że ludzie sportu, kultury, takich wolnych zawodów mają prawo być politykami, ale ja nie wiem, czy im to tak do końca pomaga, że uprawiają prawo dyscyplinę kultury. Tutaj pan dyrektor powiedział dość dokładnie. Ja uważam, że dzielnicowe kultury, domy kultury, no tu optuję za też z domem Bibartowskim, czyli domem kultury Węgry, który no, ma placówkę bardzo skromną na Górkach, którą też no, miałem przyjemność tu przyczynić się do tego, żeby chociaż to jest naprawdę bardzo skromna placówka, a mimo wszystko takie sukcesy. Ja myślę, że ta kultura nasza, lubelska, tutaj rodzima, jest o tyle dość istotna, że ona aktywizuje właśnie społeczeństwo. Aktywizuje młodzież, aktywizuje dzieci, które Rada Mach też jest zadowolona, że może z nogami tam, prawda, podejść. I ta aktywizacja to nie jest budowanie czy oglądanie z ruchu strony pani dyrektor Teatru Starego, gdzie są też artyści na wysokim, bardzo wysokim poziomie światowym, ale też właśnie tu i warsztaty, jak pamiętam, przypominam sobie, jak żeśmy dzielili właśnie Centrum Kultury na warsztaty, był ten argument. A on się jeszcze na galerii. Dokładnie. Po co to robić? To tu teraz 5 dyrektorów i tak dalej, i tak dalej. Fakt, argument był taki, że nowe instytucje zyskają więcej grantów, więcej mogą, prawda, to też był taki główny argument. Ale myślę, że te dwie instytucje już po latach się no tyle sprawdziły, że po prostu sobie świetnie radzą. Ja się tylko podkreślił taką może dygresję, że też należy to, co pan dyrektor już powiedział, nie będę powtarzał, bo się zgadzam z tym. Mamy pytanie, czy jest tyle etatów, czy nie tyle etatów. No, proszę państwa, jeżeli jest kwota 10 milionów, no to jest tyle etatów, no jest aktywizacja osób, które tam pracują i też no, przy projektach to wiadomo, że to nie jest tak, że się napisze projekt, biega i już on sobie tam sam leci, to trzeba go jeszcze zrealizować, w terminie rozliczyć. To jest naprawdę dużo pracy. Sam jestem członkiem, założycielem takiego stowarzyszenia. I wiem, jak to często jest odbierane, że po prostu tam się też tam ktoś zarabia pieniądze. Że zobaczenie jest non profit, to wiadomo, że pieniędzy nie ma, mało tego trzeba dołożyć, żeby dołożyć masę pracy. I ukłon w stronę ludzi, to co pan powiedział, w tej dobie pandemii, uważam, że właśnie ta działalność kulturalna, bo pamiętajmy o tym, kultura nie będzie nigdy komercyjna. Kultura nie zarobi na siebie. Do kultury trzeba dołożyć. Oczywiście, że. I to jest, wszyscy o tym wiedzą. I u mnie niestety się jakaś tam jednostkowa osoba tam mówi, że a po to, że się zrobili ten festyn, to można było latarnię czy zrobić. No fajnie, tylko że zobaczcie, ile jak się zaktywizowało społeczeństwo, że oni w niedzielę te dzieci na przykład nie musiały siedzieć w komputerze. Właśnie aktywnie uczestniczyły. I trzeba wykorzystać każdą możliwość, żeby właśnie zaktywizować i seniorów, i młodzież. Ja jeszcze taką dygresję dodam, że też, no może to akurat nie jest związane z miastem, ale też mamy duże spółdzielnie mieszkaniowe, takie jak chociażby Czuły, czy Czechów, LSM, Stasiu Długo, wiesz, do ciebie, bo wiesz, o co chodzi. Tam są też domy kultury i one też właśnie pozyskują środki, organizacje pozarządowe, bo nie działające przy tych domach. Ja pamiętam kiedyś, bo jestem też członkiem spółdzielni Czuły, jak tam była dyskusja, ile odpis na tą kulturę i tak dalej. Potem się zorganizowało stowarzyszenie i to stowarzyszenie pozyskuje środki właśnie z miasta, a też i miasto tutaj dotuje te domy kultury, które no i senior, kółka senioralne dla tych seniorów i kółka dla dzieci, gdzie kiedyś były świetlice, pamiętacie państwo, za nasze moje przynajmniej czasu w szkołach podstawowych SKS-y, gdzie to było wszystko gratisowo. Ale wiesz, ja to już nie tak. To już trzeba płacić. Też za obliki to pan powiedział, trzeba płacić. A może faktycznie to jest taki pomysł, żeby zrobić na dzielnicach, tutaj już pan dyrektor podsumował taki pomysł, na dzielnicach utworzyć takie, to coś ala obliki kulturalne,
Ja miałem taki pomysł, bo nie przeszedł z różnych tam przyczyn, aby w wąwozie tam LKJ-cie postali taką plenerową scenę, która jest zresztą też na czubach południowych, ja tam się w jakimś sprawdza. Bo każda taka letnia scena, czy letni taki, że tak powiem, prospekt daje możliwość właśnie integracji tej społeczności w danym rejonie miasta i to, że pan dyrektor mówi, że wychodzi na ten, to może nawet i lepiej, bo tak jak tu pani dyrektor ma tylko wysublimowanie, że tam mamy 100 miejsc i no niestety nie zmieścimy, jakbyśmy tak mogli. Wysoka kultura. Właśnie, rozszerzyć, napompować ten teatr stary, to by fajnie, na pewno tam ogłoszenie by było 100%. Dziękuję bardzo jeszcze raz za informację, bardzo szczegółową i Państwu też również zobaczyć. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Monika Kwiatkowska i Pan Przewodniczący Kiewalski będzie jeszcze kontynuował. Dziękuję bardzo. Ja tu chciałam się odnieść do słów kolegi radnego przedmówcy i do słów Pana Dyrektora, że no generalnie świetnie by było, jakby w każdej dzielnicy Lublina był miejski dom kultury lub coś spełniająca te funkcje. Nie do końca jestem przekonana, czy spółdzielcze domy kultury się sprawdzają pod każdym względem. Natomiast to, co Państwo wytwarzacie w Centrum Kultury, fajnie by było, gdyby było przekładane właśnie na dzielnicy kultury i na przykład ja ostatnimi czasy odczuwam taki niedosyt takiej jednostki w dzielnicy Rury. Jest to największa dzielnica Lublina. Jest to dzielnica pełna artystów. Tutaj kolega Kieroński jest jakby żywym przykładem takiego środowiska. Jest począwszy od niezliczonej liczby naprawdę dobrych artystów, malarzy, grafików, nie idąc już w kwestie teatralne, ale no, myślę, że jest to po prostu ziemia LSM, ziemia dzielnicy Rury leży odłogiem, panie dyrektorze. Dziękuję pan przewodniczący Kieroński, artysta z LSM-u. Dziękuję bardzo, ładnie to zabrzmiało. Natomiast nie polemicznie, bo my się zgadzamy, jeśli chodzi o tę kwestię. Ja absolutnie się z panem zgadzam, że nie wchodzimy w kompetencje domów kultury. Broń Boże, przez moment nawet takiej myśli nie miałem. Mówiłem tylko o współpracy. To jest zupełnie inna płaszczyzna i tego się trzymajmy. Tamto już jest zupełnie inaczej. Jeśli druga strona chce współpracy, to powinna ją mieć. Państwo też macie w drugą stronę, jak gdyby kierunek. Ja o tym mówiłem. Tyle na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze pan radny Brzozowski. Ja tutaj wychwyciłem jeden taki, moim zdaniem, bardzo optymistyczny fragment wypowiedzi pana dyrektora, znaczy dla mnie przynajmniej, gdzie pan powiedział o tym, że będziecie wychodzić jak gdyby z tą kulturą do ludzi, że no, może nie zerwanie całkowite z tą tak zwaną wysoką kulturą, która moim przekonaniu i moim odczuciu oderwała się już dawno od potrzeb społecznych. No i dlatego właśnie mówię, chciałbym, żeby pan dyrektor jeszcze potwierdził to, że faktycznie tak będzie, że będziemy jednak patrzeć tutaj pod kątem potrzeb kulturalnych, no w pewnym sensie może też i rozwijać te potrzeby kulturalne, nie, ale żeby to nie było tak, że ja jestem wielki artysta, a wy jesteście dyletanci, w ogóle nie rozumiecie niczego i won. I jeszcze jedna rzecz, o której tutaj mówił pan przewodniczący Kieroński, bo pan tam też mówił o kwestii tych orlików muzycznych. Akurat tak się składa, że z muzyką miałem w życiu sporo do czynienia. Wydaje mi się, że ta kwestia
kwestia poruszona przez tutaj przez pana przewodniczącego, że przed wojną tych takich domów kultury, one nie były chyba instytucjonalne, jeśli tak, to było więcej. Więc tu chodziłoby o to, że należałoby iść w kierunku, a to przecież nie wy to zrobicie, to musiała być cała polityka państwa, można powiedzieć, w tej kwestii, żeby wzbudzić właśnie aktywność społeczną w dziedzinie artystycznej. No, ale na pewno też potrzebne są miejsca do uprawiania muzyki na przykład, czy w ogóle sztuki. Więc tutaj jakby jest problem, bo jeśli ludzie by mieli takie możliwości, żeby się gdzieś właśnie spotykać i no to na pewno byłoby sporo ludzi, którzy chcieliby na przykład założyć zespół muzyczny i sobie tam poszerpować, krótko mówiąc. Dziękuję. Jeszcze pan radny Zbigniew Korbuczak, bardzo proszę. Ja chciałem dopowiedzieć jeszcze, bo taki wątek poruszyłem dość specyficzny odnośnie tej cenzury, która tam zaaplikowała parę lat temu i właściwie to nie chcę do tego wracać, aczkolwiek to było trochę źle zrozumiane, bo my mamy zadanie wykonane, radni miejscy, jesteśmy reprezentantami mieszkańców i głównym naszym zadaniem to jest dzielenie pieniędzy, że tak powiem. No nie tylko to. Ale proszę Państwa, doskonale wiemy też na Komisji Sportu i ludzi kultury, że czy na przykład Galeria Labirynt ma dostać 12 milionów, a Centrum Kultury 9, czy odwrotnie. I to właśnie spoczywa na naszych barkach i właśnie w tym się czujemy, że tak powiem, no, odpowiedzialni i też chcemy wszystkim zrobić dobrze, że tak powiem. Natomiast wtedy chodziło o rzecz taką, bo to była aplikacja do Europejskiej Solidarności Kultury, to było coś taki spontan, że te pieniądze no, po prostu były wydawane tak, no tak powiem, no, łatwą ręką. I tutaj ja nie mam nic do tego, bo pan dyrektor też nie pan, przyjechał tutaj. Nie, to nie chodziło o pana dyrektora. Był artysta, który chciał zaistnieć. Zrobił wersalę, postawił pan poprzez. Dostał 20 tysięcy złotych i nam chodziło o te 20 tysięcy. My nie chodziło nam o tą wersalę, on by to tam szedł. 20 tysięcy. Tylko te 20 tysięcy, dlaczego ten artysta dostał 20, a nie ktoś inny na przykład nie dostał tych pieniędzy. Teraz proszę Państwa, możemy mówić tak. Ja obserwuję na co dzień z autopsji trzy instytucje. Centrum Spotkań Kultur, Filharmonię i Teatr Muzyczny. I tam każdy po prostu też ciągnie w swoją stronę, czy to tak powinno. To nie jest po prostu Filharmonia, to nie jest opera ostatnia, która powstała w Podlaskach, gdzie tam są dwie sceny, jest jedna instytucja, jeden dyrektor i tak dalej, tylko każda z tych instytucji jest zupełnie inna. Natomiast to, że u nas jest taka wielokulturowość, że jest ta specyfika, każda instytucja jest zupełnie inna, no to jest kwestia podziału tych środków, aczkolwiek tu się też jeszcze odwrócę do pani mojej koleżanki, że ja uważam, że te domy kultury się sprawdzają, wcale one nie obciążają budżetu miasta, dlatego że to członkowie spółdzielni łożą, bo to są budynki spółdzielniane. Więc skoro one funkcjonują i tam jest, i dzieje się, że tak powiem, no to niech sobie funkcjonują. Do Stasia jeszcze dwa słowa. Właśnie Stanisław, to co ty powiedziałeś, jako muzyk też między innymi. Ja byłem na takiej konferencji parę lat temu EuroCity, to byłem z miasta delegowany przez tydzień i patrzyłem, jak to działa w Amsterdamie. No nie będę o Amsterdamie opowiadał, bo to zaraz wiadomo, że będą różne takie, jak to w ogóle funkcjonuje. To jest specyficzne miasto, jest 158 nacji. I oni tam wszyscy żyją, jakoś żyją. I co Stanisław powiedziałeś, właśnie pamiętam, jak siedzieliśmy z jednym urzędnikiem na ulicy, nagle podjeżdża bus, otwierają się drzwi, wysiada pięciu facetów, perkusja, organki, tam prawda i dalej grają. To jest normalne. I ta policja nic, ja nie mówię, żeby to u nas taki spontan był, bo się zrobi może trochę dziwnie, ale pomału, jak zaczniemy ludzi do tego przyzwyczajać, czy też by tak jak jest to z kultury, no a na pewno będzie to fajne, chociażby w okresie letnim. I każdy właśnie w takich orlikach mógłby się zaprezentować, ustalić ktoś, no koordynować to na pewno trzeba, ale ustalić jakiś program i tam ludzie właśnie mogą się sami prezentować, przy okazji korzystają z tego inni. To jest naprawdę, uważam, bardzo, bardzo dobra. Bardzo dobry. Dziękuję bardzo. Pan jeszcze radny Brzozowski i oddam głos już następnie. Jest coś takiego w Lublinie jak Centrum Aktywności Społecznej, więc można by było powołać takie Centrum Aktywności Artystycznej.
Dobrze. Może, nie wiem, chyba nie ma potrzeby. Tylko sekundę, żeby nie tylko o tych chodnikach, bo wywołałem ten temat. Ja patrzę też, co się dzieje w różnych miastach Polski, dlatego że jak Lublin, jako centrum jesteśmy w koalicji miast. Tam się dobrze sprawdziło w parkach takie pośrednie, pierwsze animacyjne działanie. Wystawiono na okres letni kontenery, w których działy się właśnie, kontener się otwierał, to nie kosztuje dużo, tu nie trzeba etatów, otwiera się przyjeżdżają ludzie, działało, może warto byłoby na początek spróbować takie zrobić, nazwijmy to kontenerowe, na początek zobaczyć, jak to zadziała. To nie będzie Ornik, ale tam jest scena, tam jest prąd, tam jest coś, można zagrać, można wyświetlić film. Być może to będziemy próbowali zrobić na placu Lecha w tym roku, w zależności, przyszłym, przepraszam, w zależności od budżetu. A to mogłoby być jakieś ciekawe rozwiązanie, żebyś nie budować nagle i nie myśleć o tym, że będziemy budowali, tylko zobaczyć, jak działa taki kontener jeden czy dwa, który by jeździł na tydzień, na dwa w każdą dzielnicę i tam by się działo, byśmy wtedy wiedzieli, jaka jest potrzeba tych mieszkańców tego lata. Tak, tak, tak. Myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł i dobrze, że taka inicjatywa tutaj się urodziła. Mamy mieszkankę, która chciała też zadać, jak rozumiem, pytanie. Tam coś słyszałam, że pani sugerowała, że no taka jest formuła, że najpierw zadają pytania radni, a później oddają głos mieszkańcom, także nie ma tutaj jakiejś możliwości, broń Boże, dyskusja się przeciągnęła. Bardzo proszę. Oczywiście, rozumiem, jasne. Dzień dobry Państwu, Magdalena Długosz, Lubelski Ruch Miejski. Ja się bardzo uważnie przysłuchiwałam poprzedniemu posiedzeniu komisji i tej prezentacji pana dyrektora, pracowników, pracownic Centrum Kultury. I w kontekście tego, co dzisiaj tutaj też padło, bo też bardzo dziękuję wszystkim Państwu radnym za te pytania, bo też się bardzo dużo dowiedziałam w międzyczasie. Także części moich pytań już nie muszę zadawać, ale jednak część jeszcze pozostała bez odpowiedzi, więc pozwolę sobie jej zadać. W kontekście tego, co tutaj padło na temat obecności kultury w dzielnicach, bardzo mnie zdziwiło to i prosiłabym tutaj dyrekcję Państwa o ustosunkowanie się i powiedzenie, dlaczego na prezentacji nie padło nic na temat punktów kultury i na temat też pracowni sztuki zaangażowanej i społecznie Rewiry, którą kierował Szymon Pietrasiewicz, a która była zaangażowana w punkty kultury i jakby też, która jej dziedzictwo kontynuuje. To byłoby moje pierwsze pytanie. Jaki jest też pomysł na punkty kultury? Co Centrum Kultury zamierza zrobić w dalszym okresie z tą instytucją? Bo to jest instytucja, która... Jakby ja mam wrażenie, obserwując, ja jestem mieszkanką dzielnicy za Cukrownią, ulicy 1 Maja, więc to jest mi bardzo bliski obszar. No i tak samo Bronowice, czyli ten drugi punkt kultury, który działa prężniej. I wiem, że to są instytucje, które są ważne dla tych dzielnic. Co się z nimi stanie? To pierwsza kwestia. W temacie dzielnic mam jeszcze pytanie odnośnie tego festynu w Parku Ludowym, który w tym roku miał swoją pierwszą odsłonę. Chciałabym się zapytać, jak wygląda finansowanie i jak wyglądają też plany na przyszłość dotyczące tego wydarzenia. To by było jedno, czyli dzielnice. Aha, jeszcze może odnośnie Mostu Kultury. To tutaj nie jest dla mnie jasne i też bym prosiła o odpowiedź. Pan dyrektor mówił, że Most Kultury nie dostał dofinansowania w tym roku. Czy był składany projekt, bo to nie mam takiej informacji, nie wiem, czy był składany projekt, czy nie było składanego tego projektu, to też bym prosiła o informację. Druga kwestia, większa, to są środki zewnętrzne. Też tutaj bardzo wiele padło na ten temat, że Centrum Kultury, pracownice pozyskują bardzo dużo środków zewnętrznych i rzeczywiście faktycznie tak jest. Tutaj pan radny Nowak podjął temat festiwalu neonów i tych projektów, które ze względu na zwolnienie Szymona Pietrasiewicza mogą nie zostać zrealizowane. Chciałabym zapytać, ile by to było dotacji, którą trzeba by było zwrócić, jeśli nie uda się zrealizować tych projektów? To
To ta druga kwestia, czyli środki zewnętrzne. Trzecia kwestia. Trzecia kwestia to by były zasady udostępniania pomieszczeń Centrum Kultury na zewnątrz. Mówiąc z pozycji reprezentantki Lubelskiego Ruchu Miejskiego, muszę zwrócić uwagę na to, że my jako Lubelski Ruch Miejski występowaliśmy do Centrum Kultury o udostępnienie pomieszczeń na przeprowadzenie Kongresu Ruchów Miejskich, który miał miejsce w czerwcu tego roku. I nie dostaliśmy zgody na to. Tym się zajmował oczywiście Szymon Pietrasiewicz, jako że był wtedy pracownikiem Centrum Kultury i jakby było to łatwe i jakby naturalne, że jakby on tutaj występował o tą zgodę. Z tego, co mi przekazał, odmowa była taka, czy w uzasadnieniu odmowy było takie, że Kongres Ruchów Miejskich to jest wydarzenie polityczne i że wydarzenie polityczne nie może mieć miejsca w Centrum Kultury. To proszę o wyjaśnienie tej sytuacji, bo później okazało się, że w tym samym terminie w Centrum Kultury miało miejsce wydarzenie polityczne. Forum Młodych Demokratów, czy jakoś tak? Proszę mnie poprawić tutaj, bo nie mam dokładnie tej nazwy zanotowanej. To by była ta trzecia kwestia. I czwarta kwestia to odnośnie teatrów. Chciałabym zapytać o to, jak wygląda kwestia... Jak wygląda kwestia sprawa reżysera znanego Bogu Płaciniego, wobec którego publicznie zostały wystosowane pewne zarzuty i wiem, że wewnątrz Centrum Kultury jest postępowanie, czy było, czy ono się zakończyło, jakie są jego efekty. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę pani dyrektor. Rozpoczynając od tyłu, mieliśmy wewnętrzne postępowanie. Jego wyniki są opublikowane na stronie, proszę przeczytać. I są opublikowane już od bardzo, bardzo dawna, od lipca. Kongres Ruchów Miejskich nie znał sytuacji takiej i nie przypominam sobie ani jednego dokumentu, który by o tym świadczył, że coś zostało złożone do Centrum Kultury na temat tego, żeby... Ale on się odbył w ratuszu. Nie. Nie, nie znam tej sytuacji. Nie wiem, co pan przekazał Szymon. Ja nie byłem świadkiem tego, żeby przekazywał jakieś dokumenty, żeby o tym mówił, żeby to zgłaszał. Nie mam takiej wiedzy. Może rozmawiał z panem dyrektorem Szpechtem, podkreślam, może myślę, że przekazałbym mi tę wiadomość. Nie sądzę, żeby to była odpowiedź, że ze względów politycznych. To jest chyba raczej jakieś duże niedomówienie. W centrum nie odbyło się Forum Młodych Demokratów, droga pani, tylko to było spotkanie Młodzi Forum Dialogu, to było spotkanie organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie, Forum Stowarzyszeń Młodych, jakiś tam, centrum zostało wynajęte za dosyć znaczną kwotę, nie pamiętam, 15 tysięcy złotych za de facto 30 godzin użytkowania dyrektora, to były jakby znaczne środki, które wpłynęły do centrum i to było ogólnopolskie stowarzyszenie, które skupia w sobie, nie było to ogólnopolskie stowarzyszenie młodzieży sankcjonowane przez pana prezydenta Dudę, tam są i harcerze, i lewicowi, i tak dalej, i tak dalej. Z nimi mieliśmy podpisaną umowę, także nie wynajmowaliśmy żadnej partii politycznej centrum. Środki zewnętrzne, nie wiem, no ja chyba jasno to tłumaczyłem, droga pani, że na neony grant został złożony przez stowarzyszenie. Nie mogę się w imieniu stowarzyszenia. Członkiem tego stowarzyszenia jeszcze do niedawna był Szymon. I to, czy to stowarzyszenie, które się nazywa Towarzystwo Edukacji Kulturalnej i zrealizuje projekt neony, to jest ich wola i wiedza. Centrum Kultury w ramach swojej współpracy spełnią wszystkie założenia zgodnie z umową. Z tego co wiem, by przedstawiciele stowarzyszenia tłumaczą, że większość środków zostanie jednak wykorzystana. Być może nie wszystkie, przez zaniechania koordynatora projektu, mogę, że nie wszystkie zostaną zrealizowane te prace w tym roku, ale mamy zamiar je realizować być może później jeszcze, bo projekty będziemy mieli złożone. Jeżeli chodzi o... Pani pytała, dużo pani pytań zadała. O punkty kultury. Kolega Szymon od
dwóch bo czy trzech lat nie koordynował punktów kultury, zostawił je Tomie świadomie, kilkukrotnie przekazywał tą wiedzę Tymoteuszowi Wojnie. On je realizował, były na to środki zewnętrzne, ministerialne, zdobyte przez Towarzystwo, jeszcze raz to określam, Edukacji Kulturalnej, czyli Stowarzyszenie, czy Towarzystwo będzie składało na punkty kultury wniosek do ministerstwa. Nie powiem pani, mogę się zapytać w poniedziałek, mogę już pani napisze maila, proszę bardzo, powiemy, czy mają zamiar składać, czy nie. Punkty kultury były bardzo ciekawym pomysłem, miały bardzo dobrą relację na początku swojej działalności. Z moich obserwacji w pewnym momencie przestały być bardzo, jakby powiedzieć, efektywne. To były duże środki publiczne, ale to była realna wiedza pracowników. Szymonowicze zostawił te projekty, nie chciał dalej z nami rozmawiać, o nich pomimo kilkukrotnych próśb na to, żeby dalej coś robić jakoś, to się nie pociągnęło. Odpowiem pani, czy punkty kultury, one w pierwszych dwóch latach dostały środki z budżetu obywatelskiego, później dostały środki ministerialne, złożone przez towarzystwo. Takie punkty kultury, że państwo mieli świadomość, mniej więcej rocznie kosztowało około 150-200 tysięcy złotych. Na początku kosztowały mniej więcej około 300 tysięcy z budżetu obywatelskiego. Nasz budżet programowy w tym roku jest ogołocony, koszty prądu, koszty użytkowania, minimalna płaca, to wszystko jakby rośnie w tym momencie z budżetu Centrum Kultury. Sądzę, że nie jesteśmy w stanie, zobaczymy, jakie on będzie uchwalony w grudniu na sesji Rady Miasta, co zdecydują państwo radni, co zdecydują włodarze miasta. Jak będziemy wiedzieli, jaki mam budżet, będziemy mogli się decydować, czy bardzo daleko wyjdziemy w dzielnicę, czy raczej będziemy generowali wydarzenia na Wirytarzu, w Centrum Kultury, czy też w Muszli Koncertowej. To wszystko zależy od środków budżetowych. Park Ludowy. Droga pani, to nie był festny Park Ludowy, tylko to się była pierwsza edycja festiwalu, który się nazywał Festiwalem Familijnym. Był wygenerowany z środków finansowych przekazanych na Radzie Miasta na to, żeby spróbować zrobić pierwszą edycję. Łączny koszt całego tego wydarzenia to było chyba 100, nie pamiętam dokładnie, 110 tysięcy złotych. W tym dosyć duży udział środków z Instytutu Teatralnego w ramach Przestrzeni Sztuki Teatr. Kilka spektakli tam było realizowanych w ramach tego działania. Było tam bardzo dużo osób. Bardzo się podobało, na tyle, że wiem, że były zgłoszenia i w tym roku miasto również chce realizować, kontynuować to wydarzenie w Parku Ludowym w ciągu dwóch dni. Mniej więcej służby ochrony powiedziały, że mniej więcej. Bardzo mi jest przykro, że chyba na tydzień przed system monitorowania parku ludowego, monitoring wchodzenia i wychodzenia, bo byłem bardzo ciekawy, jaka była liczba. Służby ochrony mówili, że przewinęło się tam około 50 tysięcy osób w ciągu tych dwóch dróg. W tym momencie piszemy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację festiwalu familijnego. Wiem, że tutaj jest kontrowersja dotycząca nazwy. Być może popracujemy na tym, nie wiem, jest familiada od 20 chyba czy 40 lat w Telewizji Polskiej, jakoś nie przeszkadza. A familijny może to być. Może to będzie kwestia rodziny. Przyświeca nam idea, drodzy państwo, żeby osoby, rodzice, którzy... Jak wygląda sytuacja kulturalna? Albo osoba dorosła idzie na spektakl, koncert i dziecko zostawia z opiekunką, babcią, ciocią, lub dziecko idzie na warsztaty, na zajęcia, mama, tata czekają gdzieś w korytarzu i tak dalej. Bardzo jest niewiele wydarzeń, które można przeżywać wspólnie, razem, rodzinnie, że dzieci z dorosłymi mogą razem uczestniczyć w wydarzeniach. Do tego byśmy bardzo chcieli zmierzać, żeby ten festiwal familijny, czy też rodzinny, był właśnie taką formą wspólnotowego przeżywania kultury, uczestnictwa w wydarzeniach. Jeśli będzie rodzinny, to większa szansa dostania pieniędzy. Artystycznych, ja sam ze swoimi dziećmi pamiętam, że przede mną oglądaliśmy spektakle, które mnie zachwycały. Dostałem zdjęcia następnego dnia, przyszła pani wiceprezydent Blacha Stepaniuk. Ktoś to wypisywał na forach, że politycy tam byli na scenie, to jest nieprawda. Pani Blacha Stepaniuk, wiceprezydent, siadła na trawie pomiędzy innymi ludźmi, że tak powiem w krzakach, normalnie z synem, z mężem. Oglądali spektakle razem ze swoim synem, także do tego byśmy zmierzali, żeby to było wspólnotowe, rodzinne uczestnictwo w kulturze, bo to zawsze było zatomizowane albo dorośli, albo dzieci, a to byśmy chcieli zrobić
To się udało, to się dobrze przyjęło i tutaj będziemy chcieli jeszcze w ramach tego festiwalu pokazywać najlepsze praktyki edukacyjne, te, które są innowacyjne, wychodzą gdzieś krok do przodu, żeby zrobić jeszcze takie targowisko dobrych praktyk edukacji kulturalnej czy też artystycznej. Czy to wszystkie pytania? Dziękuję. Pani Przewodnicząca Monika Kwiatkowska, krótko. Ja. Nie krótko, długo. Proszę. Ale chciałabym prosić tylko, żeby nasza dyskusja jednak nie przechodziła na temat jednego pracownika Centrum Kultury, ponieważ uważam, że jednak nie będziemy tutaj... Że to nie mieliście... Właśnie tak, że... Drodzy Państwo, nie wiem, czy z tym przypłosie właśnie chciałam się odnieść do tego, że od tutaj, od wypowiedzi Pani, no mam wrażenie, że jestem w sądzie na rozprawie z zakresu prawa pracy, a nie bardzo chciałabym w czymś takim uczestniczyć. I to też do Pani Przewodniczącej taka delikatna uwaga, że no nie bardzo mnie i uważam, że nie jest to też miejsce na rozstrzyganie, tak jak Pan Dyrektor nas poinformował, są prowadzone mediacje z pracownikiem i to wystarczy, natomiast cała jakby wywód to jest, no to przed chwilą usłyszeliśmy tłumaczenie się Pana Dyrektora, pod względem, nie wiem, no, bycia fair, nie wiem, no, wykonywania zadań w stosunku, nie wiem, do jednego pracownika właśnie. No, nie, bardzo mi się to nie podoba i tak jak powiedziałam, no, jestem na posiedzeniu Komisji Kultury, a nie w sądzie. Bo zaraz byłby chyba głos przeciw. Nie ma już bardzo proszę Panu Przewodniczącego. Już ostatnie zdanie. Górki Czechowskie, otwarta ścieżka. Proszę Państwa, niewyobrażalna integracja mieszkańców jednej dzielnicy i drugiej z tego faktu, że umożliwiono możliwość spotykania się, bycia razem, przemieszczania się, bo ludzie tego oczekują. Dzisiaj głównie te nowe dzielnice to są dzielnice zamknięte, to przepraszam, to są prawie klatki, odrodzone, ograniczone. Pani Przewodnicząca, ale chyba to nie jest tematem dyskusji, ponieważ widzę, że jeszcze oddam Pani głos, proszę, w miarę sprawnie i później, nie wiem, może Pan Dyrektor jeden albo drugi jeszcze się odniosą i byśmy oddali głos już Pani Dyrektor, która oczekuje. Dziękuję bardzo. Tylko też proszę już personalnie, nie, jakby od emerytum, o tym, o czym dzisiaj jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wcale nie miałam zamiaru wracać do tematu, wręcz przeciwnie, chciałam do tematu personalnego, wręcz przeciwnie, chciałam zwrócić uwagę, że zadałam kilka pytań, jak Pan Dyrektor zauważył, które dotyczyły różnych kwestii, więc nie rozumiem skąd to wrażenie, także nie rozumiem skąd wrażenie Pani Radnej Mach, że negatywnie się odniosłam do festiwalu familijnego. Może to za mocne i niewłaściwe stwierdzenie, ale odebrałam to, że niejako ma Pani wątpliwości co do kosztu, celowości. Chciałam po prostu zapytać, jakie były koszty, jakie są plany, a tak jak mówię, nie wiem skąd się wzięło Pani wrażenie, że negatywnie się odnoszę do tego festiwalu. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze Pan Dyrektor chciałby krótko... No nie wiem, którykolwiek. Dla niego, ale ja pewnie nie zachęcam. Ja dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. Chciałem tylko mówić, że przepraszam Was jeszcze za to przedłużenie. Naprawdę mieliśmy próbę wcześniejszą i ta prezentacja nam zajęła 40 minut, żeby się mogli ludzie zmieścić w czasie, ale jednak emocje ich poniosły i chcieli dużo więcej Państwu wtedy powiedzieć, dużo więcej się pochwalić, dużo więcej opowiedzieć o swoich wartościach. Pierwszy raz mieli taką okazję, także no, proszę zobaczyć, byliśmy naprawdę po próbie 40-minutowe przygotowanie na krótkie, ale to jednak poszło za daleko. Ja też w pewnym momencie nie miałem serca, żeby wszystkich pracowników zahamować, żeby no, poświęcili wtedy Państwo te 2 godziny raz na kadencję można w centrum spędzić 2 godziny. Jeszcze raz dziękuję i proszę o zobaczenie, to naprawdę nie było zamierzone. Nie, dziękujemy bardzo, myślę, że tak naprawdę było to dla nas cenne, jako że też byliśmy już tam na miejscu, więc warto było z każdym z tych pracowników się spotkać osobiście i dać okazję, żeby się wypowiedzieć. Myślę, że dzisiaj wyczerpaliśmy temat też dyskusją, więc bardzo Państwu dziękuję i przechodzimy do kolejnego punktu.
To jest jubileusz Teatru Starego, który w 2022 roku będzie obchodził 200-lecie swojej działalności, dlatego dzisiaj mamy przyjemność gościć tutaj panią dyrektor Karolinę Rozbyt, która zapraszała nas też do teatru, gdzie moglibyśmy to na miejscu ocenić i omówić. Pani przewodnicząca Jadwiga, bardzo panią proszę, żeby pani zajęła miejsce, albo przynajmniej pozwoliła mi zobaczyć panią dyrektor. Bardzo dziękuję. Także pozwólmy teraz pan dyrektor i wysłuchajmy jej prezentacji uchwały. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie komisji. No, jest to dla mnie bardzo ważne.